Nareszcie wakacje, nareszcie cieplutko, w głowie urlopy, zielono nam. W ogóle piękne te dni teraz. W piątek jechałem przez Polskę Środkową i przez wioseczki, miasteczka i widziałem młodzież, dzieci ze szkoły wracające ze świadectwami w ręku. Co za piękny czas. Na pewno mamy w głowie już zaplanowane różne wyjazdy albo przyjęcie kogoś, czekamy na kogoś. Może ktoś ma plany związane jeszcze z ogródkiem czy uprawą czegoś. Towarzyszą nam klimaty letnie, a więc takie lekkie, nieobciążające. A tymczasem dzisiaj Ewangelia jest poważna. Mam bratanka, który ma synka małego Danielka. I jednego razu, w któregoś tam piątku, pojechał po Danielka do przedszkola, a zwykle dzieci w piątek mogły sobie brać zabawki na weekend do domu, ale tego dnia coś tam przeskrobały. Coś tam się stało w tym przedszkolu, niedobrego. W każdym razie dzieci nie mogły za karę wziąć zabawek. No i w domu mój bratanek myśli, no trzeba jakoś, trzeba się dowiedzieć, co się stało. Więc tak odczekał chwilę i w pewnym momencie mówi: Danielku, byłbyś gotowy na męską rozmowę? A tamten się tak ożywił, mówił: o tak, ale naprawdę na taką męską, poważną rozmowę? Tak. Co tam się stało dzisiaj w przedszkolu? A Danielek tak myśli i mówi: tata, chyba jeszcze nie jestem gotowy na męską rozmowę. Kiedy przychodzą takie Ewangelie poważne, jak ta dzisiejsza, to jakby Duch Święty pyta nas: jesteś gotowy, jesteś gotowa na poważną rozmowę? Męską, kobiecą, poważną rozmowę? Bo Chrystus chce dotykać czegoś bardzo ważnego. A dzisiaj rzecz wyjątkowo ważna, dlatego że słyszymy akurat ten fragment Ewangelii, kiedy w sercu Jezusa zapada decyzja nieodwołalna, żeby iść do Jerozolimy. On podejmuje decyzję teraz. Dlaczego Chrystus idzie do Jerozolimy? On zresztą wcześniej przy różnych okazjach to zapowiadał swoim uczniom. Mówił, że Syn Człowieczy pójdzie do Jerozolimy, że będzie tam wydany w ręce ludzi, że będzie sponiewierany, odrzucony, że spotka się z wrogością, że zostanie w końcu ukrzyżowany, skazany na śmierć, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. I uczniowie słyszeli o tym niejednokrotnie, ale odpychali to od siebie. To jakby nie wchodziło im w głowę. A tu nagle zapada decyzja. Jezus nie tylko już o tym mówi, ale idzie. Dlaczego Chrystus musi iść do Jerozolimy? Skąd ta decyzja? Dlaczego idzie na krzyż? Dlaczego jest gotowy, żeby dać się pobić, żeby spadła na niego wrogość, złość tego świata? Dlaczego jest gotowy, żeby wystawić się na pośmiewisko, dać się zmiażdżyć na krzyżu, przygwoździć do niego? Dlaczego Syn Boga musi umrzeć? I to właściwie widać od razu z kontekstu. Dlaczego? Gdybyśmy wzięli Ewangelię świętego Łukasza, tę w całości, i zobaczyli, co było przed tym zdarzeniem parę chwil wcześniej, to byśmy się dowiedzieli, że uczniowie Jezusa są dopiero co pokutni. Oni się pokłócili, oni się spierali, weszli w konflikt. Oto kto jest najważniejszy. I właściwie to jest taka tradycja, która się kontynuuje z pokolenia pokolenie. Wcale nie jesteśmy lepsi. To samo i nas dopada. To nieustanne ustalanie, kto tu jest mądrzejszy, kto tu jest ważniejszy, kto tu ma prawo do ostatniego słowa, kogo tu się powinno respektować albo nie. I z tego powodu jesteśmy na takiej długiej tradycji nieustannego narzucania jeden drugiemu swojego zdania, wymuszania.
Czy to w społeczeństwie, czy w miejscu pracy, także w kościele. A co się dzieje dalej? Jezus wysyła wysłańców do miasteczka samarytańskiego, w którym zamierzał się zatrzymać. Właściwie dziwna rzecz. A przecież nikomu z nas by nie przyszło do głowy, że jak jedziemy na wakacje, to żeby wysyłać jakichś wysłańców. Ale Jezus dokonuje jakby pewnej analogii, bo coś takiego zrobił kiedyś Mojżesz, kiedy Izraelici skończyli wędrówkę przez pustynię i mieli wejść do ziemi obiecanej. Stoją przed rzeką Jordan i Mojżesz, zanim wejdą, rozpoczną zdobywanie ziemi Kanaan, to wtedy wysyła wcześniej wysłańców, żeby dokonali pewnej eksploracji, żeby się zorientowali nie tylko, jaka jest ziemia obiecana, ale jacy ludzie tam mieszkają. Co oni myślą? Co oni mają w sercu? Jaki oni mają charakter? Jakie są ich dominujące cechy? Z kim będą mieli do czynienia? I tak samo jakby Jezus chciał, żeby się odsłoniły serca ludzi. Bo wysyła tam swoich uczniów i w tym miasteczku ludzie, gdy się dowiedzieli, że tamci idą do Jerozolimy, to oni nie chcą Chrystusa. Nie chcą. To jest coś takiego, gdyby, nie wiem, ktoś między nami przeprowadził taką szczerą ankietę. Jaki Jezus ci się podoba, jaki Jezus ci się nie podoba? I ciekawe, czy by wyszło z tej ankiety, że wszystkim nam się podoba Pan Jezus od A do Z. Pod każdym aspektem. Być może by wyszło z tego, że owszem, jeśli Pan Jezus jest taki właśnie miłosierny, z rękami otwartymi, takie strumienie łaski różowe i błękitne wypływają, o, takiego Pana Jezusa lubimy, słodkiego, tolerancyjnego, miłosiernego, który pogłaska, powie, kochanie, ale takiego Chrystusa, który bierze krzyż do ręki, takiego Chrystusa, który idzie umierać na krzyżu i mówi, to co w zeszłą niedzielę słyszeliśmy, kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie. Niech weźmie swój krzyż, każdego dnia niech mnie naśladuje. O, takiego Chrystusa trudno zaakceptować. Takiego Chrystusa, który mówi ustąp. Takiego Chrystusa, który mówi pokochaj twojego wroga. O, trudno. A Jezus przecież często spotykał się z odrzuceniami. Na przykład inna sytuacja w Ewangelii, kiedy Jezus dociera do kraju Gerareńczyków. I tam jest człowiek taki ewidentnie opętany. Ma demona w sobie takiego, że ludzie się boją. To jest potwór, straszydło. Jezus mocą swojego słowa zapanuje nad złem w tamtym człowieku. Że tamten człowiek odzyskuje pokój, odzyskuje harmonię. I co się dzieje? Ludzie widzą ewidentny cud. A mimo tego przychodzą do Jezusa i mówią, odejdź, nie chcemy cię. Dlaczego? Dlatego, że Chrystus naruszył pewien nawyk, pewne przyzwyczajenie. A jaki jest najbardziej ulubiony święty w Polsce? Święty spokój? Mamy taki ideał świętego spokoju. Wszystko jest pod kontrolą. Wiadomo, kiedy mąż wróci do domu. Wiadomo, co się po dzieciach spodziewać. Finanse są także pod kontrolą. Lubimy taki stan, nie? Tylko, że taki stan, taki ideał, to my możemy znaleźć na cmentarzu. Tam wszyscy leżą równo, tam nikt nikogo nie zaskakuje, nikt nie protestuje, nikt nie sprawia przykrych niespodzianek. Ale zgodzicie się, że zrobić sobie ideał życia z cmentarza, to coś nie tak. Być może wtedy w tym kraju Gadareńczyków nie chcieli Jezusa, dlatego że Jezus kazał demonom z tego człowieka wyjść w świnie. A świnie stanowiły element stały krajobrazu, ich życia. Być może nam też byłoby nieprzyjemnie i nie bylibyśmy zachwyceni, gdyby Chrystus chciał naruszyć jakiś nawyk w naszym życiu. Gdyby nagle ktoś stanął przed nami i powiedział, przestań to robić, przestań wkładać tu łapy, przestań w ten sposób myśleć, przestań w ten sposób mówić.
Być może właśnie ta odrobina tych świnek załatwiała im sprawę. Przykazania przykazaniami, rekolekcje rekolekcjami, wszystko w swoim czasie, wszystko ma swoje miejsce, ale komu przeszkadza, że od czasu do czasu lubimy goloneczkę z piwem? Jakąś sobie imprezkę urządzimy. Komu to przeszkadza, że takie kluseczki zakraszone słoninką? A komu to robi krzywdę i jakąś trudność, że w życiu można troszkę sobie poświntuszyć? A czasami ktoś mówi, że i uświnić się troszkę można. Byle tylko nikomu to nie przeszkadzało, byle to nie wyszło na jaw. Tak im bardzo przeszkadzało to, że Jezus usunął z ich życia to świństwo, tych wieprzów. Dlatego powiedzieli, odejdź, nie chcemy takiego Jezusa. Słynna scena z braci Karamazowych Dostojewskiego, wielki inkwizytor, przed którym stoi Jezus, który się nie odzywa, milczący. I inkwizytor mówi do niego, po coś tu przyszedł? Mieszasz nam wszystko, burzysz nam wszystko. Odejdź, ostrzegam cię. Jeśli nie odejdziesz, jutro użyję mojej władzy przeciwko tobie, spalę cię. Zobaczcie, myśmy przeżyli przecież systemy jeden po drugim, w których w centrum była wrogość wobec Boga, nienawiść do Chrystusa. Ilu ludzi przecierpiało z powodu Chrystusa, ilu ludzi narażało swoją karierę, zdrowie, życie. Na naszych oczach te systemy się rozpadły i Bogu dzięki. Jak to jest, że mimo tego, że żyjemy w warunkach wolności, swobody, w tej chwili mamy życie kolorowe, na tyle rzeczy nam wolno, tyle rzeczy nas teraz stać, a mimo tego gdzieś ta niechęć do Chrystusa, ta awersja do Chrystusa pozostaje. Jakaś nieraz ukryta chrystofobia. A zobaczcie, jak reagują apostołowie na mieszkańców tamtego miasteczka, którzy nie przyjmują Jezusa. Panie, mamy przystąpić do akcji? Zgadzasz się? Jak nam dasz tylko pozwolenie, daj nam 15 minut. Zrobimy tu taki porządek. Zostawimy im tu taki bajzel, że pożałują. Spuścimy im takie lanie. Nie macie czasami ochoty? Nie śpieszbi ręka? Nie śpieszbi język? Żeby tak, po co masz znosić czyjeś gadanie głupie, nie? Wystarczyłoby raz przyłożyć i będzie dobrze. Rozewrzeć jadaczkę, nagadać komuś, nawrzeszczać, nawrzeszczeć. Zobaczcie, my jesteśmy przecież po tak wielu pięknych rzeczach, które żeśmy przeżyli, jesteśmy jako naród świadkami czegoś tak niezwykłego. Jeszcze do niedawna, jak mieszkałem we Włoszech, to ludzie się pytali, jak przyjechać do Polski. Co warto zobaczyć, odwiedziam, ja czemu was tak Polska przyciąga? Bo ja mam dzieci, ja mam wnuki, ja bym chciał im jeszcze pokazać, jak wygląda katolicyzm. Mnie to wzruszało. Kiedyś zaprosiłem ze sobą przyjaciół z Włoch, pokazywałem im Wawel, Wieliczkę, Jasną Górę, no wszystkie te wielkie miejsca i pytam ich na końcu, co wam się w Polsce najbardziej podobało? Myślałem, że to będzie właśnie kopalnia soli w Wieliczce albo zamek królewski, albo Bigos. A oni mówią, najbardziej to nas poruszył widok młodych ludzi, chłopców i dziewcząt modlących się na kolanach. Myśmy tego nigdy w życiu nie widzieli. A oni to widzieli w Świętej Anie w Warszawie czy u Świętego Jacka w Krakowie. Myśmy przeżyli cuda. Solidarność przepiękną narodową. Mieliśmy papieża Polaka, te przepiękne, wielkie liturgie, które nas łączyły, także tutaj. Mieliśmy męczenników, księdza Popiełuszkę, tyle momentów dumy narodowej. I dzięki temu mamy życie inne, piękne, swobodę, wolność, wartości i co? Rozwijamy się jako cywilizacja, mamy dostęp do wszystkich osiągnięć naukowych, medycyny, możemy korzystać z tego wszystkiego. Mamy świetne polisy ubezpieczeniowe, ładne, piękne drogi, których nam inni zazdroszczą, samochody.
I co? Wraz z postępem stajemy się lepsi? Dlatego święty Paweł dzisiaj, mówiąc o wolności, tej w Chrystusie, przestrzega nas jednocześnie. Nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. A w innym miejscu mówi, uważajcie, nie hołdujcie własnemu ciału. Czyli to nieustanne zajęcie się sobą samym. Inwestowanie tylko w samego siebie. Zdrówko, dietka, samopoczucie, żeby tylko w dobrych warunkach rozwijało się moje ja. A dalej święty Paweł mówi i uważajcie, bo jeśli jeden drugiego kąsa i pożera, baczcie, byście się wzajemnie nie zjedli. Co się dzieje z nami? Zobaczcie, my przecież dzisiaj żyjemy jakby w cywilizacji żółci. Jeden na drugiego patrzy z rezerwą, z wrogością. Ten jest z naszych, ten nie jest z naszych. Trzeba ustalić, jakie masz poglądy. W zależności od tego zaproszę cię albo nie, spędzę z tobą czas albo nie. Wystarczą dwa słowa i już gościa tej kobiety nie znoszę. Produktem eksportowym stał się polski bluzg narodowy. Pojedź do Chorwacji, do Hiszpanii, do Włoch, wszędzie Polaka się rozpozna z daleka. Na plaży, na lotnisku. Wystarczy czasami niewiele, już iskra przelatuje. Już ktoś się wydziera. Już zbiłaś dziecko. A dziecko dało ci powód do tego, żeby go w ten sposób ukarać? No nie, przesadziłam. Dlaczego? Bo masz jakieś inne zło w sobie, które nosisz. Skąd się to bierze? Zobaczcie, nie tylko jako Polacy, ale także jako cały świat. Zostajemy teraz od 2 lat poddani pewnej próbie. Próba, która jest związana z wirusem, z pandemią, z lockdownami. Z tym także wykorzystywaniem tej całej delikatnej sytuacji do przeprowadzania kolektywnej tresury. Teraz będą siedzieć zamknięci, teraz im pozwolimy pod pewnymi warunkami wychodzić, a teraz zamykamy kościoły, a teraz otwieramy kościoły. Czasami mamy wrażenie, że jakiś demiurg za tym wszystkim się bawi. A z nami co się dzieje? Zobaczcie, w Polsce czarne marsze, strajki kobiet, wulgaryzmy, które wychodzą, chęć profanowania, prowokowania. Na całym świecie to się dzieje, w Stanach Zjednoczonych to samo. Zmieniają się tylko konteksty, powody. Tutaj jest niby problem rasizmu, tutaj niby problem feminizmu, tutaj niby problem praw pracowniczych, czy jeszcze jakichś innych, ekologia. Ale jest pod tym wszystkim wspólny mianownik. Złość. Złość, gniew, irytacja, która wzbiera. Teraz w trakcie pandemii moja znajoma lekarz-psychiatra mówi, nawet sobie nie zdajesz sprawy, jak poszły w górę wszystkie wskaźniki psychopatologiczne wśród dzieci. Dzieci, które zapadają w depresję, które podejmują próby samobójcze. Dzieci, które domagają się zmiany płci, to stawiają na ostrzu noża. Rodzice przychodzą do mnie, a w przeciągu tych ostatnich kilku miesięcy miałem przynajmniej 4, być może 5 już przypadków, gdzie rodzice płaczą, mówią, gdzie zrobiliśmy błąd? Czego żeśmy im nie dali? Fala. Co się z nami dzieje? Zobaczcie, to jest ten powód, dla którego w Chrystusie zapada decyzja, że musi iść na krzyż, że musi oddać swoje życie, poddać się brutalności, złu, grzechowi tego świata, żeby je wziąć na siebie i zniszczyć w sobie. Bo tylko potęgą miłości można to zatrzymać, można zniszczyć. Dlatego Chrystus jest gotowy iść na krzyż, rozłożyć swoje ręce, pozwolić się pobić, przybić do krzyża, zabić, biorąc w ten sposób złość, irytację, bezsilność, depresję, szaleństwo, patologię, głupotę tego świata, sprowadzając ją na samego siebie i nie odpowiadając tą samą monetą, tylko odpowiadając miłością.
Chrystus, idąc na krzyż, wchodzi pewien obszar naszego życia, który jeśli nie zostanie uratowany potęgą Boga, nic nas nie uratuje. Możemy przygotowywać wspaniałe programy globalnej edukacji. Możemy zainwestować, nie wiem, w kulturę, popkulturę czy kulturę fizyczną młodych ludzi. Możemy przygotowywać wspaniały program ekonomiczny, zrównoważonego rozwoju, Reset 2000, Wielki Reset, Agenda 2030. Zaangażujemy wszelkie siły. I co z tego wyniknie? Kolejna jatka, kolejna wojna, kolejny Putin uruchomi maszynę do mielenia mięsa, przepraszam za wyrażenia. Jeśli człowiek nie zostanie uratowany tutaj w tym miejscu, a co jest w tym miejscu? A Słowo Boga powiada jasno, że człowiek z powodu strachu przed śmiercią staje się niewolnikiem czynienia zła. Nie dlatego, że chcemy. Ja się nie złoszczę dlatego, że mi się to podoba. Ja nie popadam w tchórzostwo, mimo dlatego, że mi się to podoba. Nie jestem małoduszny czy chciwy dlatego, że chcę. My jesteśmy dobrzy. Pochodzimy od Boga, mamy boskie pochodzenie, a mimo tego popełniamy zło. Dlaczego? Co jest? Bo człowiek nie jest w stanie wytrzymać tego lęku w sobie, obawy o samego siebie, że w pewnym momencie uważam, że ty mi zagrażasz, że ty mi zabierasz życie. I dlatego zaczyna mi się serce zamykać. Ustalam warunki. Kochamy się, każdy chce się kochać, ale na moich warunkach, rozumiesz? A jeśli złamiesz te warunki, to ja będę uważał, żeś mnie zdradził. Wynocha. I zadajemy sobie ciosy w bolesne miejsca, mimo że tego nie chcemy. I robimy rzeczy, popełniamy rzeczy podłe i złe, mimo tego, że potem z tego powodu płaczemy. Kto nas uratuje? Dlatego Chrystus wchodzi w to miejsce, w ten obszar, którego najbardziej się obawiamy, w którym kapitulujemy. Wie, że problemem numer jeden człowieka jest strach przed śmiercią. Dlatego wchodzi w śmierć, żeby się z nią skonfrontować, żeby ją wziąć na siebie. Chrystus staje przed krzyżem i wie, że z tego żywy nie wyjdzie. Ale poddaje się jak baranek, mówiąc: Ojcze, w Twoje ręce powierzam swojego ducha. I osuwa się w otchłań, wpatrzony w miłość Boga, modląc się za Ciebie i za mnie. I biorąc na siebie to, co Ciebie i mnie zabija, morduje każdego dnia. Po to, żeby miłość zatriumfowała w tym miejscu, w którym do tej pory czułem się bezsilny, jak mur. Tylko Chrystus może nas uratować z tego efektu ściskającego się serca, małoduszności, nadmiernej ostrożności wobec innych ludzi. I wtedy nigdy nie będziemy w stanie w takich warunkach osiągnąć tego, czego pragniemy. Możemy śpiewać piosenki o miłości. Możemy chodzić na koncerty, gdzie będą nas mówić: I love you, kocham cię, love is love. Ludzie latają nawet z sztandarami tęczowymi, myśląc, że walczą o miłość. A potem z drugiej strony nie jesteśmy w stanie utrzymać żadnej relacji. I tracimy szacunek do siebie nawzajem. I dopada nas samotność. Bez Chrystusa sobie nie damy radę. Dlatego Chrystus przychodzi dzisiaj jako zmartwychwstały i pokazuje nam rany chwalebne i mówi: umarłem za Ciebie, ja zwyciężyłem już dla Ciebie. Tylko nie bój się, zaufaj mi. Jesteśmy tu po to, żeby uczyć się tego nieustannego odrywania się od samego siebie, od własnego kąta, od własnych pomysłów na życie, od własnych poglądów, od tak zwanego doświadczenia życiowego, które nieraz powoduje właśnie, że jesteśmy małoduszni i hiperostrożni, żeby móc na nowo powierzyć się Bogu. Panie, tylko Ty możesz mi otworzyć serce, tylko Ty możesz pozwolić mi wyjść poza samego siebie, pokochać, bo to jest sens życia, kochać, skonsumować się dla innych, dać się. I ostatnia myśl jeszcze. Zobaczcie, jakim szczęściem jest, że możemy być razem. Że nie musimy iść w pojedynkę przez życie. Że jesteśmy w takiej wspólnocie, która nazywa się Kościół. Że jeśli Ty dostajesz trochę łaski i Ty dostajesz trochę łaski i ja, możemy sobie wzajemnie pomagać tym.
Ja nigdy nie przestanę dziękować Bogu za to, że miałem możliwość, jestem po seminarium misyjnym i spędziłem pewien czas pod kołem podbiegunowym w Skandynawii, ale z jedną rodziną, która była wysłana na misję. Oni tam pojechali z siódemką swoich dzieci na koniec świata. Mnie to bardzo poruszało. Nie tylko to, że oni byli dotknięci łaską i mieli pragnienie i radość głoszenia Chrystusa innym ludziom, ale czasami się znosiło zimno, czasami znosiło się momenty niebezpieczne, odrzucenia, krytyki, braku pieniędzy, kruchości. Czasami brakowało różnych rzeczy. Mnie co najwyżej przychodziło na myśl, że ja ryzykuję swoją własną skórą. A oni ryzykowali skórą swoich siedmiorga dzieci. To mnie tak uskrzydlało, to mi tak pomagało. To, że możemy sobie wzajemnie pomagać właśnie łaską, która, w której Chrystus pozwala pokonać lęk. Kiedyś jeden Toni zaprosił mnie na przejażdżkę barką, był rybakiem. No i wypłynęliśmy tą jego barką z kanałów na morze. Ja trochę miałem obawy, bo to morze nie było spokojne. Ono było takie, zaczynało się coraz bardziej burzyć, te fale coraz większe. I on mnie uczył, jak prowadzić barkę i jak ciąć fale. No to było atrakcyjne do pewnego momentu, ale w pewnej chwili te bałwany, te wszystkie to wzburzone morze zaczynało być takie dziwne. Do tego stopnia, że te fale w nas uderzały, trzeba było wszystko zakryć, bo niektóre przelatywały nad nami. Myśmy sobie dodawali trochę animuszu, śpiewając jakąś pieśń o falach śmierci, które mnie pochłaniają, taki psalm. To było gdzieś 10-11 lat temu. Ja w zeszłym roku go spotkałem, tego Toniego, i ja mówię, pytam go, słuchaj, ty się nie bałeś wtedy? Bo ja szczerze mówiąc się bałem, ale ja sobie myślałem, mam na pokładzie profesjonalistę, starego rybaka, to on wie, co robi. A on mi mówi na to, wiesz, słuchaj, ja też się bałem, tylko pocieszałem się myślą, że mam księdza na pokładzie, więc nic złego się nie może stać. Myśmy sobie pomagali wtedy. To jest łaska Kościoła. Ale jesteśmy tu po to, żeby uczyć się co niedzielę, przy każdej okazji, słuchając Słowa Bożego, tej mądrości wynikającej z doświadczenia, z poznania samego siebie. Że Twoja i moja siła tkwi w spojrzeniu utkwionym w Chrystusa, w Jego krzyż, w Jego zmartwychwstanie. W tym Jezu, ufam Tobie. Jezu, Ty się tym zajmij.